czegoś im po co. Speak with the Eight Masters. Jest na Eight Masters. Gdzieś w środku. Dobra. Bo ma dobre oświetlenie, co ma 600 kelwinów temperatury. Chcecie zobaczyć moje oświetlenie? Naprawdę? Chcecie? Dobrze, pokażę wam moje oświetlenie. Wygląda, proszę was, w ten sposób. Już wam mówię, jak wygląda moje oświetlenie. Sami tego chcieliście. Moje oświetlenie wygląda tak. Nic nie widać. Tak naprawdę to jest żarówka, już wam pokazuję. Czekajcie, czy... Kurde, no nie pokażę, bo kamera łapie tak, tak dużą jasność, że tego się nie da pokazać. A, dobra, nieważne. Nieistotne. A jeżeli moje stanowisko pracy, to wygląda tak. Tak. Tu mamy, o, tu mamy Blade & Soul'a. Tak. Tu jest Powerball. To jest takie urządzenie do kręcenia. No, mamy jakieś tam myszki, kawcia. Tam jakaś kawa też stoi, jakieś moje piguły. Co tu jeszcze jest? Tu jest zmiennik internetu. W tym miejscu, czyli wciskam sobie, zmieniam sobie internet. Co tu stoi? Kamera. Tam jest Avermedia, którą właśnie streamuję. Klawiatura, tu jest mikrofon, tu jest drugi monitor, który się właśnie teraz odbija. No co tu jest? Balsam do brody, tak, o. Beard balm. No i co? I tyle, nie? Tu jest komputer. W tym miejscu sobie stoi. O. Nie wiem, czy to widać w ogóle. Nie widać, bo jest za ciemno. O, tutaj sobie komputer. No i tyle, no. Co tutaj więcej mówić, tak? Tak to wygląda. Okej, okay, dobra. Tak to wygląda. Trochę mi się kable poplątały, myszka mi się poplątała. Unboxing pokoju. No nie wiem, jest straszny bajzel. Jest straszny bajzel w pokoju, więc nie będę robić unboxingu. Tak, balsam do brody. Bardzo fajna sprawa, przekonałem się do tego. Wbrew pozorom to brzmi durnie, balsam do brody, nie? Ale tak naprawdę po prostu włosy są takie mięciutkie, fajne, pachnące takie. Coś w tym stylu. O nie, zostawia followa. Fajne są te gify, nie? Kurde, fajnie zrobione. Myślałem kiedyś nad poradnikiem do Twitcha, czyli jak ustawić takie rzeczy, ale nie wiem, czy to by się komuś przydało, takie poradniki do Twitcha. Wiecie, gdzie ja tutaj mam iść? Tu jest jakaś mapa. Aha, to jest jakaś lokacja, taka okrągła, czyli idzie się w lewo, tam się pewnie bije z jakimiś potworami i wychodzę sobie tutaj z prawej strony. Prawdopodobnie tak jest. Jakiego jestem wzrostu, Skotowski? 177. Mam 177 cm. Nie wiem, czy wiecie, Bonkol ma prawie kurde 2 metry. Bonkol ma chyba 1,90 m, naprawdę. Jeżeli kiedyś widzieliście live'a, na przykład u Soła, jak Bonkol przyszedł do Soła, przyjechał, no to Soł był taki, a Bonkol był taki, nie? Wiecie, różnica 20 cm. Oła, zostaw mojego kiciusia! Zostaw mojego kiciusia! Dlaczego ty bijesz mojego kiciusia? Aha, pobiłem typa, przeszedłem jakiś test. No ciekawa sprawa. Piękna i pachnąca broda. No, powiem wam, że kobieta nie ma nic przeciwko. Tak? No tak pachnie trochę. Tam są jakieś... Ała! Razem w ogień. Tam są jakieś potwory. Aha, dużo osób skorzystało na takich poradnikach. No dziki bonzo, możliwe, że zrobię poradnik, na przykład jak ustawić Twitch Alerts, tak? Te wszystkie gify takie o followach i tak dalej, to jest właśnie Twitch Alerts, tak? Myślałem, żeby zrobić taki poradnik, jak takie coś zrobić. No wiele osób tam mówi, że hitbox lepszy, tak? Że hitbox lepszy i tak dalej. Ale jakoś... Kurde, trzy potwory naraz mnie atakują, niedobrze. Heal, potrzebuję heala. Dzięki. O kurde, biją mnie trzy naraz. Trochę się podhealowałem, nie jest źle. Nie jest źle, dobra. Dałem radę. Tak, Bonkol wydaje się być niski na streamie, on naprawdę ma prawie 2 metry. Tak, właśnie Skotowski Tom, jak Bonkol robił live'a z Sushibo u niego w domu i robił pizzę, no to Bonkol tam ma za 2 metry. Tak, Soul ma takie poradniki, center, ale Soul ma poradniki, które już mają chyba ze 2 lata, wiesz? I on ma poradniki głównie do ustawień OBS-a, które tak na dobrą sprawę od 2 lat się nie zmieniły, ale nie ma na przykład tego, jak zrobić takie gify, jak zrobić na przykład takie informacje na streamie i tak dalej. Od kiedy jestem na Jaroku, bo szczerze wcześniej nie widziałem, żebyś streamował, Lewanik. Wiesz co, bo ja od niedawna streamuję, dość mało streamuję, bo bardziej się skupiam na YouTubie, ale tak, żeby czasami odpalić, pogadać, coś pokazać, jakąś gierkę, też z miłą chęcią. Jakieś, powiem, 3 miesiące. Soul jest z Gliwic.
Soul jest z Gliwic. Ja jestem ze Stettina, a Soul jest z Gliwic. Okej, okay, tu jest koniec questa, no to wychodzi. To jest chyba koniec questa. Co ja tutaj mam zrobić? Speak with sensu. O, właśnie się pojawił. O, ja mam go bić chyba. Easy. Palcem w dupie. Na hitboxie chyba nawet nie działają te skrypty. Niektóre działają, The Viper. Są takie skrypty na hitboxy. Jaki kurde ty, jaki master. Białe włosy, kurde, uszka, czarna bluza. Tylko trochę coś mu tutaj wchodzi w tekstury, broda. No. Yuhi testuje Blade & Soul. No, ja już testuję od dłuższego czasu tego Blade & Soul, tylko nie wiem, czy Yuhi ma ten, czy Yuhi ma Founders Packa, tak? Nie wiem, czy on tam ma jakąś wersję, że... Kurde, co tu się dzieje? Co tu mnie tak rani? O kurde, coś mi zamroziło tam. Heh, nice, fajny efekt. Tu coś leży, co to jest? Aha, to jest heal. To był chyba heal. Tu ja bym się podhealował, bo mój cancer zginął. Rak zginął. Tak, opłaca się grać bez premium, Karas, tylko musisz poczekać w kolejce na wejściu na serwer, wiesz? Czemu klepie McQueenów z Tekkena? O kurde, Tekken, fajna gierka była. Fajny był Tekken. Znaczy te stare Tekkeny, Tekken 3, Tekken Tournament, fajne były. Te nowe Tekkeny już w nie grałem, już nie kojarzę tych nowych Tekkenów. I fajny system walki w tej grze, wiecie? Tu jest znaczy jest niby target, tak? Czyli atakujemy niby konkretnego moba, ale możemy przeskoczyć na przykład na innego, tak? O kurde, ała! Zaraz mnie zabiją. Serio? Jakoś wcześniej mi lepiej szło. Teraz jakoś tak słabo. Dobra. Ale dam radę, dobra. Nie jest źle. Udało się. Ach, kurde, plecy mnie borą trochę. Podobno po inkwizycji miał być nowy Dragon Age. Gdyby info było potwierdzone, zagrałbyś? Nie grałem żadnego Dragon Age'a. Tylko w jedynkę. Czy znam grę Tag 2? Tag 2? Tag 2? Nie kojarzę. Niestety takiej gry nie kojarzę. Dobra, i tu chyba będzie boss, nie? Tutaj chyba będzie boss albo coś w tym stylu. Nie rozumiem jednej rzeczy w tej grze. Knockdown. Nie rozumiem jednej rzeczy w tej grze. Gram summonerem, a mój summoner nie fokusuje się na potworach. Nie wiem czemu. Tak na MMO nie jest źle, naprawdę nie jest źle, ale wiecie co? Jeżeli chodzi o MMO, to wydaje mi się, że ten gatunek już powoli troszeczkę... Gatunek MMO ma jeden zasadniczy problem. Robi się coraz prostszy. Te gry MMO są coraz prostsze, są coraz bardziej uproszczone. Nie wiem jak to powiedzieć, ale... Dobra, ten dobity. Questy są coraz prostsze, jakieś autotrackery, tego typu rzeczy, tak? Ekwipunek jakiś coraz prostszy, crafting coraz prostszy. Nie wiem, wydaje mi się, że gry są coraz prostsze. Tak, właśnie zapominam zaczynać komba od tabulatora. Jakiś healing totem, jakieś jedzenie, to się wszystko przyda. O fuck. Dobra. O kurde. Chciałem się podhealować, dobra. Co, nie mogę się podhealować, bo please try again later? No dzięki. Dzięki. Jeżeli ktoś się zna na płytach głównych, to może mi powiedzieć, czy jeżeli wezmę kartę sieciową gamingową, to czy ping będzie mniejszy? Nie. Może, wiesz co, będziesz miał mniejszą utratę pakietów, ale sam ping jakoś raczej nie powinien być mniejszy. Gamingowe karty sieciowe są słabe najczęściej, bo one się skupiają do tego, że zarządzają ruchem sieciowym. To znaczy, na przykład masz jakąś muzykę w tyle włączoną, i na przykład procesy pozagrowe, czyli na przykład, nie wiem, jakieś przeglądarki i tak dalej, pobierają mniej danych, tak? I to się tylko tym różni. Co ja mam tu skończyć? Aha, z tym mam pogadać. Siemka, baby bomba, siema, że wpadłeś. Bonzo zapyta, ją się zna. Żadnego Polaka znaleźć nie możesz na Spirit Rest. Byś musiał, wiesz co, wejść na stronę... A, muszę wybrać nagrodę. Co to jest? Quest of Fate. Nie wiem, czym to się różni tak naprawdę. Nie wiem, czym to się różni naprawdę. Nic tutaj nie ma specjalnie napisane. Nie wiem, czym to się różni. Jedno od drugiego. Wydaje się takie samo.
bez sensu. Co myślicie o połączeniu GTX 970 plus i 5? Połączenie w miarę spoko. Jak najbardziej połączenie w miarę spoko. Musiałbyś się udać na stronę Blade and Soul, chyba tam com.pl czy coś takiego, jest jakaś taka nieoficjalna polska strona. I tam możesz... I tam możesz szukać jakiejś party czy jakichś grup do tego. Shift plus lewy przycisk myszki się sprawdza, no. Shift plus lewy przycisk myszki. Nie. Nie, to nie to. Nie wiem, nic mi to nie mówi, ale dobra. Chyba... W sumie pierścionka jeszcze nie mam. Dobra, będę musiał to ogarnąć. Z czasem, jakoś, tak mi się wydaje. Kurde, strasznie głodny jestem, wiecie? Jestem strasznie głodny. K, to czekajcie, press K to open the martial tome and use your training points, then please press the learn button at the bottom, complete training. Będę się to ogarnąć chyba jakoś. Tak, teraz twórcy MMO nie myślą. Czekajcie, bo nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, będę to z czasem ogarniać. Ja prawdopodobnie trochę skończę wcześniej live'a z tego względu, że jestem diabelnie głodny. Od kurde 6, od 7 godzin nic nie jadłem. Muszę coś zjeść w końcu. Dlatego jeżeli interesuje was, kiedy będzie na przykład kolejny live, to wpadnijcie na grupę na Steamie, tak? Wpadnijcie na grupę na Steamie, tam będziecie mieć zawsze informacje. Ja prawdopodobnie dzisiaj jeszcze wrzucę jeden materiał na YouTube'a. Jeżeli się wyrobię, zdążę go zrobić. To będzie 22-minutowy materiał, naprawdę 22 minuty materiału to jest dość sporo. Historia gier, nie będę wam spoilerować jakiej. Powiem wam tylko tyle, że to będzie historia gry MMO. Jedynej gry MMO, w którą grałem, no, długo, naprawdę bardzo długo. Więc dzisiaj, prawdopodobnie dzisiaj lub jutro rano pojawi się materiał na temat historii pewnej gry. Taki bardzo dokładny materiał. I co jeszcze? Planuję ten materiał z Scrap Mechanica, czyli wasze konstrukcje ze Scrap Mechanica. Będziecie mogli wklejać, ja spróbuję jakoś posegregować wasze prace, tak? Coś w stylu, wasze konstrukcje. Widzę, że masz chłodzenie wodne, all-in-one, opłaca się wydać na nie plus 500 zł. Center, wiesz co, te chłodzenie wodne... Chłodzenie wodne jest ok, tak? Tylko jest taka kwestia, że musisz mieć dobrą wentylację, czyli to chłodzenie wodne nie może stać gdzieś w kącie i tak dalej. Ha, już wszyscy pozgadywali. Ej, kurde, szybko ogarnęliście. Już mam prawie to zrobione, patrzcie tutaj. Już mam prawie tutaj zrobione notatki do tej gry i tak dalej. Trochę tego będzie, tak? Już część osób zgadła, że to jest Runescape. Dobra. Ja wam w takim razie dziękuję za dzisiejszego live'a, troszeczkę wcześniej go skończę, dlatego że muszę coś zjeść, naprawdę, kurde, jestem zajebiście głodny. Jestem zajebiście głodny, więc możecie mnie znaleźć na YouTubie, na Face'ie, jeżeli tam jakieś macie sprawy, to najlepiej wbić na Face'a, napisać i tak dalej. Przekopiuję część tego live'a na YouTube'a Scrap Mechanica, Blade and Soul, prawdopodobnie tą pierwszą grę Cities, zobaczymy czy Cities przekopiuję. No i cóż, tyle, zostawię scenkę tymczasową. Spróbuję was tutaj gdzieś odesłać do kogoś, jeżeli się da. No i najprawdopodobniej następny live będzie jutro albo pojutrze. Tak mi się wydaje, że jutro albo pojutrze. Spróbuję was odesłać... O, widzę, że jedna osoba gra w bardzo fajną grę, którą ja kiedyś grałem. Bardzo, 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 bardzo dawno temu. Więc możecie wpaść do Flamiego, napisać, że jest noobkiem. Wkleję wam zaraz linka do niego. I schostuję tego streama, więc do zobaczenia prawdopodobnie jutro albo pojutrze. No cóż, zostawię scenkę tymczasową. No właśnie, Flamiego słychać. Okej, dobra, wysyłam was w takim razie do Flamiego. Napiszcie mu tam jakąś wiadomość, ja go zaraz schostuję do Flamiego. Okej, no właśnie, Raido, w tym jest problem. Dobra, do następnego razu. Dobra, fajnie. Okej.